Myślę, że jest coraz bliżej tego, żeby wywalczyć sobie takie mocne miejsce w pierwszej jedenastce. Czym jest dla mnie trening? Trening jest dla mnie... To jest całe moje życie, no ja nie widzę poza futbolem praktycznie nic więcej. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś innego. Dlatego to jest wielka pasja, ogromna pasja dla mnie. I fajnie, jeżeli możesz, jest to też twoja praca i możesz tą pracę łączyć jako właśnie z pasją, że kochasz to, co robisz i to jest właśnie najlepsze, co może być, co mnie spotkało. Dawid systematycznie robi postępy, bardzo, bardzo jest zaangażowany w każdy trening. No na pewno jest jeden z młodszych, jak nawet nie najmłodszy i ma dużo talentu, widać sporo potencjał i myślę, że jest taki typowy napastnik, który potrafi się znaleźć w sytuacji, no i umie ich wykorzystać. W porządku, kolega. Stara się zawsze tam pomóc, jak jest coś nie tak. I dobrze, ja się dobrze z Dawidem dogaduję. Myślę, że koledzy też. W piłce nożnej strzelanie goli, zwycięstwo i atmosferę na trybunach, jaka panuje tutaj u nas. Kibice potrafią dodać gazu mocno na boisku. No to na pewno. Jeżeli ich się słyszy i czuje się ich wsparcie, to ja osobiście nawet czasem mam tak, że zmęczenie, które jest, to go aż tak nie czuję i to właśnie, ale to już mówiłem właśnie, to jest wszystko właśnie w głowie. Jeżeli czujesz, że wszystko idzie dobrze, kibice są z tobą, tobie idzie dobrze, to lepiej się czujesz i nie czujesz tego zmęczenia Trening strzelecki to jest dla mnie najlepszy na moment treningu, ale każdy jest bardzo ważny, zarówno nawet w obronie, bo teraz dzisiejsza piłka polega na tym, żeby cała drużyna broni, tym pierwszym obrońcą jest napastnik, dlatego też jest bardzo ważny, ale najprzyjemniejszym przynajmniej dla mnie jest oczywiście gierka na treningach, trening strzelecki i po treningu czasem zostaje i też uderzam i to jest takie, to lubię. Czyli na pewno perspektywiczny, młody zawodnik. Od razu jak już przyjechałem kiedyś tutaj do Poznania, to zwracam na siebie szczególną uwagę. Od razu było widać, że się wyróżnia tam jeszcze w młodszych rozgrywkach w juniorach. Od razu tam my też się znaliśmy ze zgrupowania kadry Polski, tam chyba bodajże jeszcze U15. Od razu się tam lepiej poznaliśmy, dobrze się dogadywaliśmy. Na Facebooku mieliśmy kontakt i zawsze tam jakoś rozmawialiśmy. Jeszcze jestem, cały czas jestem najmłodszy, jest Mateusz Lis, który jest urodził się w moim roku, w tym samym roku co ja, jest Kuba Zagórski, ale miesiącami jeszcze jestem najmłodszy, są ode mnie starsi, ale to prawda, no starzym jestem, nie jestem najmłodszy. No i ja też powiem tym malutkim doświadczeniem, które mam, które nabyłem na boiskach Ekstraklasy już po ponad 20 meczów, to tym właśnie zawodnikom, którzy przychodzą z zespołu rezerw czy zespołu juniorów,
staram się też pomagać i wprowadzić ich do drużyny, bo wiem, bo sam przez to przechodziłem i sam wchodziłem do tej szatni i wiedziałem i sam miałem pewne obawy, nie wiedziałem, jak się na początku zachować. Dlatego ja im staram się pomóc i nakłonić ich do tego, żeby jak przychodzą, to żeby po prostu się nie bali i odważnie tutaj przystępowali do tej drużyny. No jest otwarty, jest koleżeński, jest miły dla wszystkich, pomocny. Zawsze tutaj, jak czegoś jeszcze nie wiem, bo jestem tutaj nowy, zawsze mi udzieli jakiś rad i pomoże. Także naprawdę dobry człowiek. Na pewno jest to zawodnik bardzo utalentowany, też dużo pracował, wiem, że ma mocną głowę, charakter. Myślę, że też zaważyło nad tym, że tak szybko dostał się do pierwszego zespołu i poradził sobie z tą presją, jaka jest tutaj na Bułgarskiej. I myślę, że pozytywnie cały czas do przodu. Myślę, że w przypadku tych młodych zawodników to jest bardzo ważne, żeby mieć z nimi kontakt, żeby, nie powiem, że pilnować ich, ale po prostu pomagać im w rozwoju. U nas w klubie są osoby, które cały czas monitorują i postępy Dawida w szkole i staramy się tutaj jak najbardziej ułatwić jego takie poruszanie się, powiedzmy, również poza treningiem i dbamy o to, żeby no, Dawid miał jak najlepsze warunki do rozwoju. Czas chodzi do szkoły na indywidualne zajęcia i daje radę. Razem z Dawidem i Kubą Serafinem jeździmy w trójkę do szkoły, zawsze po treningu wsiadamy w auto i pędzimy do szkoły, bo zawsze nauczyciele na nas czekają, więc jest ciężko, ale pogodzić da się. Od kilku lat gdzieś zawsze gram ze starszymi, w drużynach juniorskich też grywałem za rok, dwa lata starszymi gdzieś. To starsze towarzystwo, w którym przebywałem, może nauczyło mnie do tego, żeby tej dojrzałości i no jak na 17 lat, no to też mi się wydaje, że w niektórych sytuacjach jestem dojrzalszy niż moi rówieśnicy. Pewno na boisku pokazuje charakter, waleczność, więc jest, myślę, że zupełnie inną osobą na boisku niż w życiu prywatnym. Towarzyski, jest koleżeński i tak jak już mówiłem, stara się pomóc, jak komuś coś jest potrzeba. Myślę, że sympatyczny, da się z nim porozmawiać, no i koleżeński przede wszystkim. Na pewno tam jest pewny siebie, bo już długo czas jest w tym pierwszym zespole, ale też ma swoje obowiązki, że piłki trzeba pompować, tak jak wszyscy najmłodsi mają właśnie obowiązki, no i tak to wygląda. Zdarza ci się mieć podczas treningu taki słabszy moment, że myślisz sobie, kurczę, nie dam rady, jakoś tak ciężko, i jak sobie w takich sytuacjach radzisz? Na pewno są takie momenty, no choćby właśnie na obozie pierwszym w Turcji, gdzie już po tygodniu przychodzi taki kryzys, gdzie treningi są dwa razy dziennie, jest ciężka praca, nie ma czasu, żeby gdzieś odpuścić, bo sezon jest długi i musimy dobrze przepracować i pojawiają się takie momenty, że już jest bardzo ciężko, jest taki kryzys, ale wtedy właśnie trzeba się przełamać, wszystko jest w głowie.
I jeżeli ten pierwszy moment takiego kryzysu się przełamy, to potem już jest lepiej i się o tym zapomina, bo wszystko praktycznie, takie rzeczy są w głowie i tutaj w głowie trzeba sobie dobrze poukładać i wtedy będzie dobrze. Charakterologicznie jest to zawodnik, który myślę, że jest wciąż w trakcie formowania się. Jest to zawodnik, który ma dobre cechy, ale wciąż musi nad sobą pracować, jeżeli chodzi o ten aspekt. Szczególnie jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji pod presją, w momencie kiedy przykładowo sytuacja na boisku nie układa się po naszej myśli. Myślę, że w przyszłości to będzie piłkarz, który w takich momentach będzie brał na siebie ciężar gry. W tej chwili jeszcze różnie z tym bywa. Dawid jest pracowitym chłopakiem, młodym chłopakiem, który ma wielki talent i oczywiście, że jak będzie tak trenował, jak trenuje i tak się starał, tak robił takie postępy, będzie bardzo dobrym zawodnikiem. Także myślę, że ma to coś, co napastnik potrzebuje. W szatni są piłkarze spokojni i są żartowniści. Ty do której grupy należysz? No to jest bardziej na ogół do tej spokojnej, ale czasem wiadomo, każdy jakiś żart rzuci w szatni i to nie jest tak, że siedzę w kącie i nic nie mówię. Kiedy normalnie rozmawiam z zawodnikami, co czasem rzucę jakiś żart, ale generalnie zaliczam się do tej grupy spokojniejszej w szatni, bo na boisku to troszkę to jest inaczej. Jest taka grupka, czasami tam na obiadach właśnie gdzieś na zgrupowaniu siadamy razem gdzieś tam rozmawiamy cały czas, lepiej się rozmawia, wiadomo. Ma żarty, ale myślę, że to te żarty robi z kolegami, którzy są podobne lata mają jak on, także myślę, że w szatni jest spokojny chłopak, nie widzę tutaj, że jest ok. Kiedy trzeba być spokojnym, jest spokojny, kiedy trzeba być szalonym, jest szalony. Myślę, że czuję tą równowagę między szaleństwem a spokojem, więc myślę, że jest bardzo fajnym kolegą, bardzo długo lubię i myślę, że się dobrze dogadujemy. Nie no, myślę, że Dawid to jest prosty rozrywkowy. Tam od czasu do czasu na jakąś imprezkę wyskoczy, dziewczynę ma, więc jakoś idzie pomału do przodu. Na pewno bardzo kontaktowy zawodnik, dużo z nim rozmawiam jak w wolnych chwilach, wiem, że mogę liczyć na jego pomoc. Jest bardzo przyjazny i koleżeński. Moje marzenia, zdobyć mistrzostwo Polski z Lechem Poznań, wygrać Puchar Polski. Jako napastnik chciałbym zostać królem strzelców w polskiej ekstraklasie. To jest mój cel, do tego dążę. No i wiem, że to takie osiągnięcie, dobra moja gra, zaowocuje tym, że będę mógł się przenieść do lepszej ligi gdzieś na zachód, typu Niemcy, Anglia. To są moje, to jest marzenia. I marzenia warto do nich dążyć, żeby je spełniać, dlatego zrobię wszystko, żeby tak się stało, żebym był z siebie zadowolony i mógł powiedzieć, że to co mogłem, to zrobiłem i wszystko wycisnąłem z tego jak najwięcej.